jak już jestem w tym miejscu, to jeszcze zobaczę, czy Daniele aktywne są już na bekowisku. No i są. O, już widać. Dwa dołki rujowe. Jedna gałązka nad jednym dołkiem. Czyli to już jest bekowisko. No bankowo. Tutaj już jest dołek jeden. Gałązka nad nim. A ten całkiem świeży drugi. I druga gałązka nad nim. No, ciekawe, co z ich ulubionymi drzewami. Jak co roku chyba. Chyba też jakoś zostawiają zapach, albo tą żywicą się kleją. Nie wiem, o co chodzi. To też chyba, chociaż nie widać, żeby było obcierane. No i ciekawe, czy tam dalej. Czyli to już jest sezon danielowy. Bekowisko już się zaczyna. No i chyba po Daniela spali sobie wycinać drewno. A tutaj w tej kałuży, przez to, że jest bardzo sucho w lesie i taka rzeczka, która tu przepływa, to już całkiem wyschła. Ale gdzieś chyba trochę przez przypadek w kałuży wyjeżdżonej właśnie przez maszyny leśne została się woda. I tu fajnie całe ptactwo z okolicy się zlatuje, żeby się napić i wykąpać. I pierwszy raz tutaj grubodzioła widziałem, który pił wodę chyba. Trochę go nagrałem, było dosyć daleko. Ale myślę, że coś powinno być widać. No ale niestety przez to, że tam jeździ ten harwester, tutaj są miejsca, gdzie są dołki Danieli, no to pewnie żaden Daniel nie przyjdzie, bo to zbyt blisko maszyn. Myślę, że w nocy jedynie tutaj się pojawiają. Dełki są odnowione tak jakby właśnie po nocy albo wcześniej rano. Ale niestety filmowanie się chyba na tym zakończy w tym miejscu. Chyba świeżo poodnowione. Myślę, że w nocy. Tutaj taki mały, ale oczywiście gałązka nad. Ale te są ciekawe. Bo nie mają gałązki nad. Tu jest jeden, tam jest drugi. Jak tu widać, dość mocno wybrowane na drodze z kamieniami. I tu kolejny podobnie. Czyli nawet w tych kamieniach. I tutaj obok. Pewnie tu na ścianę w środku. Nie dotykam. Ale się brzydzę. Ten powiedzmy, że jeszcze ma jakąś gałązkę, ale te dwa tutaj na drodze to nie ma nic nad nimi. Czyli nie wiem tak naprawdę, czy ta gałązka na górze to jest im potrzebna przy dołkach rujowych, czy to przypadek, ale często ją jakby tak wąchają. Próbuję tutaj z pół godziny Daniele jakieś spotkać. No ale okazuje się, że szeleściło coś i grzybiarz wyszedł z lasu. Tak przechodził jakieś, no to za tą kałużą i w kamuflażu, jak się nie ruszałem, kurczę, nie widział mnie. Później się trochę zdziwił i odszedł, powiedział cześć i no i cześć. Tam gdzieś na drodze pasą się Daniele. I tutaj ich odrobinę nagram.
Jest tutaj daleko. Nie zamontowałem jeszcze mikrofonu. Jakiś mocno pobudzony ten Daniel. Myślę, że chyba gdzieś za łanią biegał. Kurczę, nie zmieścił mi się w kadrze. Miałem na 200 mm. Tak szybko biegał, że nie jestem pewny ostrości też. Nagrałem go telefonem, bo tutaj był zbyt blisko. Może jeszcze się pojawi. Nie ruszyłem się w ogóle, wydaje mi się, że mnie nie widział. Tylko, że mocno biegał za zapachem łani chyba. No, praktycznie każde drzewo jest w jakiś sposób tak uszkodzone. Na takiej wysokości, no to jest bardzo mocno. Raczej ono było odnawiane, to uszkodzenie. Bo drzewo tu jak gdyby zaczyna zarastać. Ale to pewnie co roku praktycznie prawie każde z nich, oprócz takich dużych, jest tak nacechowane. Zastanawiam się, czy nie jest to jakaś taka ostoja danielowa, gdzie one tu lubią sobie przebywać, bo jest tu dosyć ciemno, mimo że słońce świeci. Być może tutaj mają spokój i tutaj sobie przebywają. Niestety dzisiaj ich nie ma. Ja raczej nic nie nagram. Myślę, że gdzieś są w innym miejscu przez grzybiarzy prawdopodobnie, bo jest tu blisko droga. A jak jest droga, to wiadomo, że łatwo się przemieszczać drogą. Większy powoduje, że no, gdzieś się płoszą. To duże też uszkodzone. Także jest ich tu bardzo dużo takich. No dziwne. Praktycznie wszystkie kurcze. A oprócz takich naprawdę już większych, bo niektóre jak na przykład to nie jest uszkodzone. Myślę, że ostoja dzienna Danieli jakaś. Blisko danielowej podmokłej drogi, tam wycinka drewna, a tutaj jeszcze 2-3 dni temu nie było tych buraków, chyba cała ciężarówka
przyjechała. Trzeba pomóc biednym zwierzętom na zimę. Nie wiem, czy to z tego roku są. Nie, z tego roku świeże, bardzo twarde. Chyba buraki pustewne. Śmierdzi trochę. Nawet mocno. Czyli ciekaw jestem, czy to będzie... Czy to ma za zadanie no tylko dokarmiać zwierzynę tutaj w tym miejscu. Czy stąd będą rozwozić. Widać, że tu dziki to chyba... buszują. Może tu o to chodzi, że to jest jakieś poletko zaporowe. Wszędzie tutaj ścieżki. Czy może nie poletko, tylko nie wiem co, karmisko zaporowe, żeby one na pola nie wychodziły. No tylko, że na pola chyba krogulec. Że na pola o tej porze roku, no to jak już nic nie ma, to przecież mogą chyba wychodzić. Kukurydza już tam pewnie jest ścięta po całości. Oni teraz dopiero to przywieźli. No, czyli dziwne trochę.